Witam Was ponownie na kanale Wyścigowe Historie. W tym odcinku dokończymy sobie sezon 1950. Działo się, więc zapraszam do oglądania. 4 czerwca 1950 roku na torze Bremgarten miało odbyć się Grand Prix Szwajcarii. Pomimo tego, że Indianapolis 500 wlicza się do punktacji, to tak jak sobie wyjaśniliśmy w poprzednim odcinku, ani Amerykanów nie interesowały Grand Prix w Europie, ani kierowców europejskich Grand Prix w USA. Szwajcaria była więc naturalną kontynuacją dla europejskich kierowców tego, co działo się podczas wyścigów na Silverstone i w Monaco. Bez zbędnego przedłużania, chodźmy do zespołów i kierowców. Na pierwszy strzał mamy Alfa Romeo. Jej zespół fabryczny wystawił 3 sztuki modelu 158. Będą go używać Luigi Fagioli, Juan Manuel Fangio oraz Giuseppe Farina. Standardowo Alfa Romeo pojadą na oponach Pirelli. Do tego mamy zgłoszonych 6 samochodów Talbota. 3 z nich to wzmocnione wersje DA, którymi pojedzie fabryczny zespół w składzie Yves Giroud Cabatou, Eugen Martin oraz Louis Rozier. Pozostałe 3 Talboty to podstawowe wersje. Pojadą nimi prywaciarze. Startujący w Écurie Belger Johnny Kless, prywatny zawodnik Philippe Etasolon oraz jadący dla Écurie Bleu Harry Schell. Wszystkie Talboty startują na oponach Dunlopa. Zgłoszone zostały 4 samochody Ferrari, 3 sztuki 125 F1 oraz 1 166 F2. 2 125 oraz 166 to zgłoszenie Scuderii Ferrari. Poprawionym 125 pojedzie Luigi Villoresi, a standardowym Alberto Ascari. Modelem 166 pojedzie Raymond Sommer, który miał się skupić na odbywającym się w tym samym czasie wyścigu F2, ale uznano, że jak już tu jest, to w F1 też może pojechać. Samo Ferrari 166 było wyraźnie inspirowane modelem 125, a główna różnica to silnik. Było to dwulitrowe V12, wolno ssące o mocy około 160 koni. Sam samochód ważył około 500 kg. Ostatnia zgłoszona 125 to prywatne zgłoszenie Petera Whiteheada. Scuderia pojedzie na oponach Pirelli, a Whitehead wyjątkowo też na Pirelli. Z reguły jeździ na Dunlopach. Mamy bardzo liczne przedstawicielstwo Maserati. Zostało zgłoszone 8 samochodów tego producenta, z czego większość z nich to model 4CLT48. Dokładnie na takich samochodach pojadą między innymi zespół fabryczny w składzie Louis Chiron oraz Franco Roll, przy czym ten drugi musiał się jednak wycofać z powodu obrażeń, których się nabawił w Monaco, a których nie wyleczył. Zespół Enrico Plate w składzie Prince Bira oraz Emmanuel de Graffenried oraz Scuderia Ambrosiana, w której składzie pojedzie Reg Parnell. Niewesoła sytuacja działa się w Scuderia Achille Vazzi. Po Monaco zarówno Jose Froilan Gonzalez, jak i Alfredo Pian byli kontuzjowani. Dlatego w ich zastępstwie wzięto Nello Paganiego. Odnosił on duże sukcesy w wyścigach, ale były to wyścigi motocykli. Niemniej jednak był bardzo utytułowany, zdarzyło mu się nawet wygrać na tym torze. Jego partnerem miał być mało znany Antonio Branca, który pojedzie starym Maserati 4CL. Ostatnim z kierowców Maserati będzie Felice Bonetto w 4CLT50. Co do opon, wszyscy poza Parnellem startują na Pirelli, a Parnell na Dunlopach. Ostatnim zgłoszonym rodzynkiem był Rudolf Fischer w zespole Écurie Espadon. Miał on pojechać samochodem SWA 1500. Bolid ten skonstruowany był przez Societa Val d'Ostana Automobili. Posiadał klasyczny układ z silnikiem z przodu oraz napędem na tył. Do jego napędzania miał posłużyć doładowany 4-cylindrowy silnik Fiata o pojemności 1,5 litra. Treningi i kwalifikacje. Czwartek, piątek i sobota były czasem treningów i kwalifikacji. Po ich zakończeniu okazało się, że Alfa Romeo zdominowała kwalifikacje i zajęła 3 pierwsze miejsca. W kolejności Fangio, Farina, Fagioli. Za nimi były 2 Ferrari. Czwarty był Villoresi, a piąty Ascari. Rozczarował Louis Chiron, który po świetnym występie w Monaco zakwalifikował się dopiero na 16 miejscu. Z Talbotów najszybszy był Philippe Etasolon, który zajął 6 miejsce. A z Maserati Prince Bira, który był 8.
kierowcy startowali ze 7 rzędów w systemie 3-2, 3-2, 3-2, 3. Koniec końców nie wystartują Roll, Whitehead, Fisher oraz Parnell. Wyścig, pomimo dobrych warunków pogodowych, zapowiadał się na trudny, gdyż nawierzchnia na tym torze nie należała do najlepszych. Początek wyścigu dawał nadzieję na naprawdę epicką walkę pomiędzy Alfami Romeo a Ferrari. Szczególnie mocno naciskał Alberto Ascari w swoim 125. Na pierwszym okrążeniu swojego Talbota rozbił Yves Giroud kabatu. Na szczęście wyszedł z wypadku w miarę bez szwanku, co nieczęsto się zdarzało, biorąc pod uwagę poziom bezpieczeństwa ówczesnych wyścigów. Pierwsze 6 okrążeń prowadził Fangio. Na 4 okrążeniu naciskający mega mocno Alfa Romeo Ascari, będący nadzieją Ferrari na dobry wynik, zjechał do boksów. Okazało się, że w jego Ferrari 125 padła pompa oleju. Kiedy już wydawało się, że gorzej być nie może, na 9 okrążeniu w 125 kierowanej przez Luigiego Villoresi padł silnik. Ferrari zostało więc z Raimondem Sommerem w Ferrari 166, więc praktycznie mieli już po wyścigu. Potem, gdy odpadły oba Ferrari, które mogły jakkolwiek zagrozić Alfie Romeo, ta zaczęła wyścig swojej własnej lidze. Pomiędzy 7 a 20 okrążeniem prowadził Farina. Później dwa kółka należały do Fangio, jedno okrążenie prowadził Fagioli, a na 24 znowu prowadzenie odzyskał Farina. W międzyczasie los zagrał sobie w pokera z Ferrari. Raz im zabrał, a teraz znowu im zabrał. Na 19 okrążeniu odpada Ferrari Sommera po awarii zawieszenia. No, God! No, God, please, no! No! Na 19 okrążeniu rozbił się Eugen Martin, przez co w ciężkim stanie trafił do szpitala. Na 25 okrążeniu odpadł Philippe Etasselon, gdyż w jego Talbocie zepsuła się skrzynia biegów. Ostatnim samochodem, który odpadł, był samochód Alfa Romeo. Tym razem problemy z silnikiem dosięgły Fangio, który musiał wycofać się na 33 okrążeniu. Warta odnotowania była walka pomiędzy Prince Birom a Louis Rozierem. Ten pierwszy miał delikatne problemy z autem, a drugi realizował dość odważny plan jazdy bez tankowania. Jechał dość oszczędnym Talbotem i cóż, udało się. Dojechał na trzecim miejscu. Czwarty był Prince Bira. Przed nimi na drugim miejscu uplasował się Luigi Fagioli. Wyścig wygrał Nino Farina. Również najszybsze okrążenie padło łupem Fariny, a jego czas to 2 minuty 41 sekund i 6 dziesiątych. A tak wygląda klasyfikacja po 4 rundach zaliczanych do Mistrzostw Świata. Kolejnym wyścigiem zaliczanym do Mistrzostw Świata było Grand Prix Belgii. Miało być ono rozegrane 18 czerwca na torze Spa. Zgłosiło się tylko 14 zawodników. Brakowało przede wszystkim zespołów jeżdżących Maserati, gdyż albo robili sobie przerwę, albo to jak co po niektórzy, wybierali inne zawody. Lista zgłoszonych wyglądała następująco. Standardowo przyjechała Alfa Romeo z 3 egzemplarzami swojej 158, którą poprowadzą Farina, Fangio oraz Fagioli, oczywiście na oponach Pirelli. Zgłoszone zostały 2 samochody Ferrari, oba należały do Scuderii. Modelem 125 pojedzie Luigi Villoresi, a Alberto Ascari dostał nowy samochód. Było to Ferrari 275, które miało być nową bronią Ferrari w walce z Alfą. Silnik do tego samochodu skonstruował nowy konstruktor Ferrari, Aurelio Lampredi. Jeżeli ktoś siedzi w polskiej motoryzacji, to na pewno go kojarzy z tego, że silniki montowane w dużych Fiatach oraz w Polonezach były jego konstrukcji. Także jak macie Poloneza, to tak jakbyście byli Alberto Ascari. Tak troszeczkę. Ale wracając. Samochód ten, w sensie 275, a nie Polonez, posiadał wolnosące V12 o pojemności 3,3 litra i mocy około 300 koni mechanicznych. Sama nazwa 275 jest ciekawa, gdyż odnosi się do pojemności skokowej jednego cylindra, która wynosi 275 cm3. Oba samochody, Ferrari, pojadą na oponach Pirelli. Mamy 7 samochodów Talbota, z czego 3 sztuki to wersja DA wystawiona przez fabryczny zespół w składzie Louis Rozier, Philippe Etasselon oraz Yves Giroud Cabatou. Do tego 4 sztuki T26C, którymi pojadą prywaciarze Eugen Chabou z zespołu Écurie Lutetia, Johnny Kless z zespołu Écurie Belge, Pierre Levesque oraz Raymond Sommer, który potem jak odszedł z Ferrari spróbuje sił w prywatnym Talbocie.
Ogólnie wszyscy kierowcy Talbota mają sprytny plan, ale o tym później. Wszystkie Talboty pojadą na oponach Dunlopa. Ostatnie dwa zgłoszenia to Jeffrey Crossley Altom GP2 na oponach Dunlopa oraz Antonio Branca Maserati 4CL na oponach Pirelli. Treningi i kwalifikacje. Co tu dużo mówić, Alfa zdobyła trzy pierwsze pola startowe. Pole position zdobył Nino Farina. Nie kończył się koszmar Ferrari. Okazało się, że ich nowy samochód może i nie jest zbyt szybki, ale za to się psuje. Wyglądało to tak. Mamy na czwartym miejscu Villoresiego w starym 125. Później dwa Talboty, którym jechał Sommer oraz Etasenon. Później dopiero na siódmym miejscu Ascari, za nim cztery Talboty, Crossley w Alcie oraz Branca w swojej 4CL. Z ostatniego miejsca wystartuje Johnny Kless przez problemy w treningach i kwalifikacjach. Do startu kierowcy ustawili się systemem 3-2, 3-2, 3-1. Start wyścigu wyglądał jak zawsze. Alfy startują, a za nimi próbuje nadążyć reszta stawki, w tym Ferrari. Przy czym tylko 125 jako tako jechała za Alfami, a sam Villoresi nawet przez chwilę jechał przed Fagiolim. Jednak po czasie napotkał problem i został minięty przez m.in. Sommera w Talbocie. A Sommer, jak inne Talboty, miał plan. I to sprytny. Talboty w przeciwieństwie do Alf oszczędnie obchodziły się z paliwem. Gdy Alfy zjechały na swoje pitstopy, to właśnie Sommer objął prowadzenie. A że nie było obowiązku minimum jednego pitstopu, to miał nadzieję, że dojedzie do końca. Niestety, najpierw wyprzedziły go Alfy Fariny i Fangio. Mimo to, tempo Sommera było lepsze niż tempo, jakim jechał Fagioli. Niestety, o ile kierowca dawał z siebie 110%, o tyle w jego aucie nie wytrzymał tego silnik i musiał się wycofać na 20 okrążeniu. Co ciekawe, Sommer był już trzecim Talbotem, który zdążył odpaść. Przed nim, na 15 okrążeniu, odpada Etasenon, a na drugim Kabatu. Na 22 okrążeniu odpadł Trabut. Na czele stawki, na początku wyścigu, trwała ostra walka pomiędzy Fangio a Fariną. Jednak, gdy w Alfie tego drugiego zaczęły się problemy, już nie chodziło Farinie o zwycięstwo. Chciał po prostu dojechać w punktach. I udało się mu. Pierwsze miejsce zajął Fangio, drugi był Fagioli, a na trzecim miejscu niespodziewanie zameldował się Rozier, który tak jak Sommer pojechał bez tankowania, dzięki czemu zdobył podium. Za Fariną zameldowały się dwa Ferrari. Ostatnie dwa Talboty, które dojechały sprawne, oraz auta skazane z góry na porażkę, Alta oraz Maserati. Najszybszy czas okrążenia należał do Fariny i wynosił 4 minuty 34 sekundy i 1 dziesiątą. A tak wygląda tabela na dwa wyścigi przed końcem. Pamiętajmy, wliczają się tylko 4 najlepsze wyniki. Przed ostatnim wyścigiem było Grand Prix Francji, które odbyło się 2 lipca 1950 roku na torze Reims-Gou. W przeciwieństwie do Belgii przyjechali praktycznie wszyscy. Zgłoszonych zostało 22 kierowców. Mamy więc standardowo 3 Alfa Romeo 158 wystawione przez fabryczny zespół. Pojadą nimi Farina, Fangio oraz Fagioli na oponach Pirelli. Do tego zgłoszone zostały 3 samochody Ferrari. Dwa z nich to modele 275, pojadą nimi Ascari oraz Luigi Villoresi. Trzecia sztuka to 125, którą prywatnie pojedzie Peter Whitehead. Scuderia używa opon Pirelli, a Whitehead pojedzie na Dunlopach. Jako że Francja to wyścig domowy Talbota, to mamy ich tutaj całą masę. Mamy 4 sztuki zgłoszone dla fabrycznego zespołu. 2 DA dla Yves Giroud Cabatou oraz Louis Rozière, jedną zwykłą T26C dla Pierre'a Levec oraz dwumiejscową wersję GS, która z sukcesami startowała w Le Mans. GS-em pojedzie nowy kierowca fabryczny, a był to... I got promoted. Do tego mamy prywaciarzy startujących Talbotami. Mamy T26C DA, którym pojedzie Philippe Etasenon oraz zwykłe T26C, którymi pojadą Eugen Chabot z zespołu Écurie Lutetia, Johnny Kless w zespole Écurie Belge oraz prywatnie Charles Pozzi. Wszystkie Talboty startują na oponach Dunlopa. Powróciły samochody Maserati. Mamy zgłoszone 7 sztuk, 6 sztuk 4CL T48 oraz 1 4CL T50. Modelami 48 pojadą. Fabryczna ekipa Maserati w składzie Louis Chiron oraz wracający do zdrowia Franco Roll. Scuderia Ambrosiana w składzie David Hampshire oraz Reg Parnell. Oraz Scuderia Achille Vazzi, dla której pojadą Jose Freelen Gonzalez oraz debiutujący w zespole Gianfranco Comotti.
Do tego mamy również startującego w zespole Scuderia Milano Felice Bonetto w 4 CLT50. Scuderia Ambrosiana pojedzie na oponach Dunlopa, a reszta Maserati używa opon Pirelli. Ostatnim zgłoszonym był Robert Manzon w zespole Equip Gordini. Pojedzie on Simcom Gordini T15 na oponach Engleberta. Treningi i kwalifikacje. Co tu dużo mówić, Alfa Romeo pokazała, że dominuje. Tor ten w połowie składał się z dwóch bardzo długich prostych i Alfa po prostu odjeżdżała wszystkim. Za to ogromne problemy miała Scuderia Ferrari. Ich nowy model 275 w obu egzemplarzach stwarzał problemy. Enzo Ferrari uznał więc, że skoro te samochody się psują, a 125 nie mają tempa, to po prostu nie pojadą, bo to nie ma sensu. Z racji tego, że nie było Ferrari, w kwalifikacjach za Alfami zameldowały się Talboty. Najszybszy z nich to ten, którym kierował Philippe Etasenon. Z Maserati najszybszy był Franco Rolle. Koniec końców nie wystartuje, poza samochodami Ferrari, Gianfranco Comotti w Maserati. A tak wygląda lista startowa. Kierowcy ustawią się systemem 3-2, 3-2, 3-2, 3. A więc mamy wyścig. A największym rywalem wszystkich kierowców była zdecydowanie pogoda, a mianowicie wielki upał. Już na początku wyścigu okazało się, że do grupy niestartujących kierowców dołączy Eugen Chabot. Co do startu wyścigu. Z przodu stawki trzy Alfy wystartowały i w moment odjechały reszcie stawki, żeby po prostu między sobą rozstrzygnąć zwycięstwo. Pierwsze 16 okrążeń prowadził Farina. Jednak warunki na to, że sprawiły, że walka Alf zeszła na dalszy plan. Gdyż między 3 a 10 okrążeniem z 6 Maserati, które koniec końców wystartowały, ostało się jedno, którym jechał Felice Bonetto. Po prostu samochody nie wytrzymywały temperatur i psuły się masowo. Zresztą samochód Bonetto też jakoś długo nie wytrzymał. Na 14 okrążeniu musiał się wycofać. Co ciekawe, 14 okrążenie było momentem, w którym odpadło już 9 samochodów. Do wszystkich Maserati dochodzą jeszcze Talboty Rosiera, Sommera i Klessa. Ogólnie Talboty średnio sobie radziły. Te, które dalej jechały, miały ogromne problemy z przegrzewaniem się, przez co musiały zjeżdżać do boksów, między innymi uzupełniając ubytki w układzie chłodzenia. Cały ten bałagan sprawił, że na 4. miejsce wskoczył Peter Whitehead w Ferrari 125, a za nim Robert Manzon w Simce Gordini. Enzo musiał sobie pluć w brodę, że nie wystartował, bo okazało się, że naprawdę mogli zdobyć jakieś punkty. Na dodatek problemy zaczął mieć lider wyścigu Nino Farina. Zjechał on do boksu, mając problemy ze swoją Alfą, co sprawiło, że Ferrari i Simca wskoczyły o jedno miejsce do góry. Farina jednak, walcząc o Mistrzostwo Świata, po na pozór udanym uporaniu się z problemami, wrócił na tor i odzyskał miejsce na podium. Jednak non-stop mająca problemy Alfa sprawiła, że koniec końców musiał się jednak wycofać. Na 36. okrążeniu odpadł Pierre Levesque, a na 52. Yves Giroud-Cabatu, obaj w Talbotach. Przy czym Cabatu widnieje w statystykach jako kierowca, który dojechał, ale w tabeli jest pod Fariną ze stratą 12 okrążeń, mimo że Farina nie dojechał wcale. Przy czym, czy to coś zmienia? Absolutnie nic, bo żaden nie jest w punktach. Po tych wszystkich perturbacjach wyścig zakończył się wygraną Fangio, który prowadził od 17 okrążenia. Zanim dojechał Fagioli, ogromnym zaskoczeniem były miejsca 3 i 4, które obsadziło prywatne Ferrari i Simca Gordini. Na 5. miejscu zameldowała się para Philippe Etasenon oraz Eugen Chabot, który współdzieląc Talbota tego pierwszego zajęli 5. miejsce. Najszybsze okrążenie należało do Fangio, który wykręcił 2 minuty 35 sekund i 6 dziesiątych. A tak oto prezentuje się tabela przed ostatnim wyścigiem w sezonie. Przed nami ostatni wyścig, finał sezonu, na torze Monza podczas Grand Prix Włoch 3 września 1950 roku. Zgłosiło się aż 32 zawodników, a Belito. Zacznijmy od Alfy Romeo, która zaskoczyła dwoma rzeczami. Pierwsza jest taka, że oprócz trio Fangio, Farina oraz Fagioli pojadą też dwaj inni kierowcy. Piero Taruffi oraz Gonzalo Sanesi, co oznacza, że Alfa wystawiła aż 5 samochodów. Drugim zaskoczeniem jest to, że nie wszystkie Alfy to model 158. Nim pojadą nowi kierowcy oraz Fagioli, a Farina i Fangio dostaną nową Alfa Romeo 159. Ale nie taką, inną. Gdy Alfa zobaczyła, jak pewna ekipa zaczyna ich doganiać swoją nową konstrukcją,
uznali, że 158 to już może być troszkę mało. Dlatego zmienili zawieszenie z tyłu oraz, co jest lekarstwem na absolutnie wszystko, zwiększyli moc do 425 koni mechanicznych. Przy okazji jeszcze bardziej zwiększyli spalanie, które podchodziło już pod 200 litrów na 100 km. Dla porównania T26C Talbota palił około 30 litrów na 100 km. Alfa Romeo pojadą na oponach Pirelli. Co do zużycia paliwa, miało być ono bronią ekipy, która już miała dość Alfa Romeo i naprawdę chciała jej skopać 4 litery, gdyż miała już dość jej dominacji. A tą ekipą była Scuderia Ferrari i ich nowy model 375. Pan Lampredi wyciągnął wnioski z tego, co widział w 275 i razem ze swoim zespołem non-stop poprawiali samochód. 275 przerodziło się w 340, a 340 w 375. Nazwa, tak jak u poprzedników, odnosiła się do pojemności skokowej pojedynczego cylindra danego modelu. Sam samochód był napędzany wolnosącym silnikiem V12 o pojemności 4,5 litra. Silnik ten miał zużywać około 5 razy mniej paliwa niż smog będący pod maską 159. Samochodami tymi pojadą Alberto Ascari oraz Dorino Serafini, który zastąpi Luigi Villoresiego po tym, gdy ten odniósł wypadek i nie był w stanie pojechać. Ogólnie mamy zgłoszonych 5 sztuk Ferrari. Oprócz dwóch wyżej wymienionych, dla Scuderii pojedzie Giovanni Bracco w poczciwym 125. Do tego mamy Petera Whiteheada w swoim prywatnym 125 oraz najciekawszy twór, którym bez wątpienia jest Ferrari 166S napędzane silnikiem Jaguara, którym pojedzie Clemente Biondetti. To właśnie to zgłoszenie wyjaśnia, skąd wziął się Jaguar na liście firm, których silniki były używane. Przy czym pomijamy tu test Indianapolis 500, no bo wyścig w Stanach był w ogóle jakiś taki inny. No wiecie, o co mi chodzi. Wszystkie Ferrari, poza tym, którym jedzie Whitehead, który jedzie na Dunlopach, pojadą na oponach Pirelli. Skoro mamy Grand Prix Włoch, to nie mogło zabraknąć Maserati. Zostało zgłoszone aż 10 samochodów tego producenta. Większość z nich to model 4 CLT48. Tym modelem pojadą m.in. zespół fabryczny w składzie Louis Chiron oraz Franco Roll, Scuderia Ambrosiana w składzie David Murray oraz Reg Parnell, Enrico Plate w składzie Prince Bira oraz Emmanuel de Graffenried oraz prywatnie startujący Paul Pitch oraz Luigi De Filippis. Kończąc wątek śladu maseratyjskiego, mamy zespół Scuderia Milano, gdzie modelem 4CL50 pojedzie Franco Comotti. A ostatni kierowca Maserati, chociaż w sumie niby Maserati, biorąc pod uwagę liczbę modyfikacji, o którym wspomnimy, to Felice Bonetto. On wystawił bolid Milano 1. Napędzany silnikiem z 4CL, poprawionym przez Mario Spelluzziego, miał osiągać około 290 koni mechanicznych. Wszystkie Maserati i niby Maserati pojadą na oponach Pirelli, poza tymi ze Scuderii Ambrosiany. Ich wozy pojadą na oponach Dunlopa. Można się ekscytować tym, że Alfa Romeo i Ferrari posyłają w bój nowe samochody. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, co stało się z Talbotem. Po słabym, żeby nie powiedzieć beznadziejnym występie podczas Grand Prix Francji, Talbot uznał, że on to ma gdzieś i wycofuje fabryczny zespół. Co nie oznacza, że Talboty nie wystartują. Były to wciąż solidne samochody, więc zostało zgłoszone 9 sztuk. Przy czym 7 z nich to T26C, ale zanim do nich przejdziemy, omówmy sobie dwie sztuki modelu 700. Otóż miały one wystartować pod patronatem zespołu Enrico Plate. Mamy tutaj 1,5 litrowy silnik mający 8 cylindrów w rzędzie, rozwijający około 160 koni mechanicznych. Tymi przestarzałymi pojazdami mieli startować kuzyn właściciela zespołu Luigi Plate oraz włoski as myśliwski z czasów II wojny światowej Franco Bordini. Jednak koniec końców nie wystartuje żaden z nich. Wracając do Talbotów T26C i T26CDA, mamy Johnnego Klessa w zespole Écurie Belge, Raymonda Sommera, Philippa Atasselon, Gaia Mairis, Pierre Lévêque oraz w zespole Écurie Rosière, Louis Rosière oraz Henri Lovoux. Wszystkie Talboty wystartują na oponach Dunlopa. Stawkę uzupełniają Equipe Gordini, gdzie dwoma simkami Gordini T15 pojadą Robert Manson oraz Maurice Trintignant. Oni, jako jedyni, pojadą na oponach Englebert.
Co ciekawe, Simca Gordini głównie skupiała się na wyścigach F2. Jednak, gdy mieli okazję wystartować w Formule 1, pomimo ograniczeń, jakie mieli w związku ze swoim samochodem, dość dobrze sobie radzili. Stawkę zamyka startujący prywatną erą B-Type Catch Harrison na oponach Dunlopa. Treningi i kwalifikacje. Kwalifikacje miały przebiegać tak, jak dotychczas. Jest alfa, są chłopaki, dobrze tutaj robią, pozdrawiamy całą Legnicę, jest dobry przekaz, zajmujmy pierwsze trzy miejsca i wygrywamy wyścig. A tu nagle zdziwienie, bo Ascari w nowym Ferrari wykręca drugi czas, a Dorino Serafini jest szósty. Mówimy tu o sytuacji, gdzie Alfa wystawiło aż 5 samochodów. Tak więc, pierwsze 7 miejsc to Ferrari i Alfa. Najszybszym Talbotem jechał Raymond Sommer i zajął 8 miejsce, a najszybsze Maserati to Franco Roll, który był 9. Pole position wywalczył jadący Alfą Fangio. A więc mamy wyścig, do którego nie wystartuje 6 kierowców. Giovanni Bracco, Luigi De Filippis, Reg Parnell, Luigi Plate, Franco Bordoni oraz Felice Bonetto. Sytuacja przed wyścigiem była bardzo napięta i dość pogmatwana. Cała trójka kierowców Alfy Romeo miała okazję zdobyć tytuł Mistrza Świata, przy czym szanse nie były równe niczym pewne dwa bolidy Williamsa. Najgorzej miał Fagioli, który żeby zgarnąć tytuł musiał liczyć na to, że Fangio nie zdobędzie żadnych punktów, a Farina nie dojedzie wyżej jak na trzecim. Przy czym sam Fagioli musiał wygrać wyścig i zdobyć najszybsze okrążenie. W najlepszej sytuacji był Fangio, któremu wystarczyło drugie miejsce bez patrzenia się na kolegów z Alfy, a nawet piąte, jeżeli Farina nie wygra. Sam Farina musiał wygrać i mieć najszybsze okrążenie i liczyć na to, że Fangio nie dojedzie wyżej niż na trzecim miejscu. Już na samym starcie na uprzywilejowanej pozycji byli Farina i Fangio, gdyż startowali z pierwszego rzędu. Start miał się odbyć według ustawienia 4-4, 4-4, 4-4-3 i wyglądał tak. Wyścig zaczął się tak, jak miał w zwyczaju każdy w tym sezonie. Potworne Alfy odpaliły i już na starcie odjechały reszcie. Jedynym zawodnikiem, który się za nimi trzymał i naprawdę mocno się ścigał z Fangio oraz Sanesim, był Ascari jadący 375. Z tyłu stawki kuriozalny start zaliczył Paul Pitch, którego Maserati zepsuło się zaraz po starcie. Sam wyścig obfitował w wiele awarii. Do 21 kółka odpadło 10 samochodów. W tym obie Simki, dziwna krzyżówka Ferrari z Jaguarem, jeden Talbot, jedna Alfa oraz aż 4 Maserati oraz wóz mający rzucić rękawice Alfie. To na 21 okrążeniu Ferrari, którym jechał Alberto Ascari, padł silnik. Jednak awaria nie wykluczyła go z gry. Podczas pit stopu wziął samochód Serafiniego i kontynuował walkę. Warto wspomnieć, że po tej awarii na drugie miejsce wskoczył Fangio, który w tym momencie mógł sobie bez stresu jechać, bo miał mistrza w kieszeni. Ale jego samochód uznał, że jak Fangio ma być majstrem, to ma to udowodnić. I w ramach utrudnienia wieła się zepsuła. Jednak, jak zauważyliście w poprzednich wyścigach, można było dzielić samochody, więc Fangio udał się do boksów i wziął samochód, którym jechał Piero Taruffi. Jednak po wyjeździe z boksów wiadomo było, że to Farina jedzie po mistrzostwo. Farina musiał dowieść pierwsze miejsce i być pewnym, że Fangio nie nadrobi tego, co stracił przez awarię swojej Alfy. I nie nadrobił, bo Alfa zrobiła Alfę. Wóz, którym jechał Fangio, też się zepsuł dosłownie kilka okrążeń później. Tylko cud mógł sprawić, aby to Fangio, a nie Farina, zdobył mistrzostwo. Ale cud się nie zdarzył. Sam wyścig był prawdziwą rzezią dla samochodów. Dojechało tylko 7 sztuk. Licząc od 7 miejsca mamy prywatne Ferrari Petera Whiteheada, Emanuela da Graffenrida w Maserati, 2 Talboty, którymi jechał Etacelon oraz Rozier, 3 był Fagioli w swojej Alfie, na świetnym 2 miejscu dojechał Ascari w pożyczonym Ferrari, a na 1 był Nino Farina, który pomimo tego, że Fangio miał najszybsze okrążenie, to zdobył pierwszy w historii tytuł Mistrza Świata Formuły 1. Zarówno pierwszy w historii dla siebie, jak i ogólnie w historii tego sportu. Tak prezentuje się tabela końcowa kierowców. Klasyfikacja konstruktorów weszła w życie dopiero w 1958 roku, jednak wiadomo, że gdyby była, to Alfa Romeo i jej Alfetta byłyby nie do pokonania. Tak więc oto kończymy pierwszy w historii sezon Formuły 1.
było w miarę ciekawie, a następny sezon może być równie ciekawy, biorąc pod uwagę to, jak Ferrari nadgoniło stratę w samochodzie. Ale to już w przyszłym roku. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę Wam miłej pory, podczas której to oglądacie, wesołych świąt, bo pewnie to wrzucę przed świętami i cóż, do zobaczenia.